Szanowni Państwo, pan profesor Konikowski wspominał o tym, że w ciągu 5 lat pod zawale serca umiera co druga osoba. Że teraz rzeczywiście, w pierwszym roku po odwypisu ze szpitala, do 12 miesiąca, w Polsce, to nawet dla całej Polski, umiera około 10% pacjentów. To jest prawda. Ci, którzy są zabiegani, nie zabiegają, to mówi pan profesor Witkowski, mniejsze ryzyko zgonów, ci, którzy nie są, nie mają podanej pasy, czyli ostrzypanie zawodu serca, mają większe ryzyko zgonów. Prawdą jest, że to ryzyko zgonu w ciągu roku jest większe pacjentów, którzy się rozwinie niewydolność serca, to mówi pan profesor Witkowski. To wszystko prawda. Ale jeśli na to popatrzymy z takiego lotu ptaka, na suche liczby, na całego kraju, to w ciągu pierwszego roku po wypisie ze szpitala po zawale serca umiera co 10 pacjentów. W kolejnym drugim roku umiera 6% pacjentów. W kolejnym roku, w kolejnych latach umiera po około 5% pacjentów. Tracimy co roku co 20 pacjenta, co 20 pacjent umiera. Jestem przekonany, że części z tych zgonów można by zapobiec. Jeśli sumujemy, to od wypisu, szanowni Państwo, po 5 latach wśród pacjentów, którzy są wypisani ze szpitala, umiera około 29% osób w ciągu. Jeśli uwzględnimy zgony wewnątrzszpitalne, czyli będziemy liczyć od momentu przyjęcia do szpitala do 5 lat, to szanowni Państwo, śmiertelność wynosi 36%. A jeśli do tego dodamy zgody w tej fali przedszpitalnej, o której mówił pan profesor Witkowski i pan profesor Gąsior, to są troszeczkę, nie mamy dokładnych danych. Oceniasz, niektórzy eksperci mówią, niektórzy analitycy wskazują na to, że takich zgonów jest kilkanaście procent. No pan profesor Gosia dzisiaj mówił, że być może nawet 25%. Jeśli uznamy, że kilkanaście procent, no to rzeczywiście pięcioletnie ryzyko, pięcioletnia śmiertelność, pięcioletnie ryzyko zgonu zawale serca wynosi 50%. Gdyby uznać, że 25% pacjentów zawale serca umiera w fazie przedszpitalnej, to takich zgonów byłoby 60%. Ale zostańmy na tej konserwatywnej odsetku 50%. Przyznacie się Państwo, że to jest duża liczba, że co drugi pacjent zawale serca w ciągu 5 lat umiera. Innymi słowy, jeśli w ciągu roku, w tym roku, w 2017, 90 tysięcy, tak mniej więcej tyle osób doznaje zawału serca, to za 5 lat nie będzie zbliżyło 45%. Część z nich umrze, zanim dotrze do szpitala, zanim do niego dotrze pomoc. Z powodu między innymi za późnego wzywania pogotowia. Część umrze w fazie szpitalu, a pozostali w większości jednak będą umierali w okresie poszczekania. Szanowni Państwo, tych przyczyn jest oczywiście bardzo dużo, jak to wspomnę. Po pierwsze, niewystarczająca kontrola czynników ryzyka miażdżycy i nieoptymalna farmakoterapia w okresie po zawale serca. Wspominał o tym m.in. pan profesor Witkowski, mówiąc o grupach leków. Szanowni Państwo, rzeczywiście, ja się powołam na ogłoszone niedawno, realizowane również ze współpracą profesor Czarzewską, wyniki badania Polespire, to jest badanie wielośrodkowe realizowane m.in. w Białymstoku, w Warszawie, na Śląsku i w Małopolsce, 11 szpitali, 1000 pacjentów. Okazuje się, że w tych 1000 pacjentów po zawale serca, chociaż po angioplastyce wieńcowej, tylko co 50 pacjentów, tylko 2,4% osób w rok po zawale serca ma dobrze kontrolowanych 5 głównych czynników ryzyka. To może te wyniki może się rozbić, że co drugi pacjent pala po zawale serca kontroluje palenie, że 40% osób po zawale serca ma za wysokie ciśnienie, 62% osób po zawale serca ma za wysokie stężenie cholesterolu. Ale gdybyśmy chcieli użyć jednej liczby, to tylko co 50 pacjent ma dobrze kontrolowane wszystkie 5 podstawowych czynników ryzyka. Mówimy się, że to robi wrażenie. To wczyna niewystarczający dostęp do programu rehabilitacji i edukacji kardiologicznej. Ten temat już się dzisiaj pojawił. Z panią profesor Czarnecką też na to popatrzyliśmy, ale proszę popatrzeć na wyniki sprzed roku. W całej Polsce wydaje się, że około tylko co czwarty pacjent ma dostęp, bo takie są kontrakty, takie są możliwości ośrodków rehabilitacji obecnie w Polsce. Zwracam uwagę na zróżnicowanie. Są ośrodki, w których około 50% pacjentów pozwala serca uczestniczyć w programach rehabilitacyjnych i są regiony, województwa, tak na przykład Mazowieckie, w których tylko 12 pacjentów. Szanowni Państwo, wreszcie opóźniona i utrudniona pełna rewaskularyzacja u pacjentów po zawale serca. No, i utrudniony i opóźniony dostęp do wszczepiania kapilarów, defibrylatorów, urządzeń wspomagających pracę serca, terapii resynchronizującej. To już dzisiaj się też przewijało. Duże miejsce na to dzisiaj nie mam czasu powiedzieć, ale proszę zwrócić uwagę tylko, że mediana czasu od wypisu do osiągnięcia pełnej rewaskularyzacji, innymi słowy do osiągnięcia, do wykonania wszystkich angioplastyk, założenia wszystkich setów tych, do których są wskazania, do wykonania bypassu,
to około jest 2 miesiące, a mediana czasu od wypisu do szczepienia ratujące życie u około, pan profesor Wąsior mówił, że to około 20% do 25% wszystkich pacjentów, a jest to częstość szczepienia wynosi niecałe 2% w Polsce, no to proszę powiedzieć, nie tylko, że jest bliska, to jeszcze to się odbywa po 4 miesiące, oczywiście część z pacjentów w międzyczasie ginie. No, trzeba mieć tego świadomość, że opóźniona rewaskularyzacja wiąże się z tym, że w określonym okresie niepotrzebne są co? Niepotrzebne są kolejne zawały serca. No podobnie jest opóźniona niepotrzebnie szczepienie urządzenia stymulującego serca, jeśli są wskazania, to wiąże się z niepotrzebnymi zgodami. Przecież, szanowni Państwo, nie mieli wystarczający dostęp do specjalistycznej opieki kardiologicznej, to się w obecnych czasach przewija. Ja tylko powiem jedną rzecz. W ciągu 3 miesięcy po zawale serca, tylko co 4 pacjent jest w Polsce konsultowany przez kardiologa. W ciągu całego roku tylko 55% pacjentów. To Państwa to znaczenie, bo dowiedziono, że pojedyncza konsultacja kardiologiczna w porównaniu z brakiem konsultacji kardiologicznej jest związana z mniejszym ryzykiem zgonu, z dłuższym życiem. Niezależnie od wieku pacjenta, proszę poważnie, o kilkadziesiąt procent zmniejsza się ryzyko zgonu, jeśli pacjent jest w krótkim czasie po zawale serca konsultowany. Tego w Polsce no właściwie to nie funkcjonuje, bo to co 4 pacjent ma dostęp do takiej konsultacji. No, co więcej, średnio mediana, bo mediana po pierwszej konsultacji wynosi 90 dni, czyli ponad 3 miesiące. No, kardiolog po zawale serca ma wiele, dzisiaj nie miałem czasu, żeby mówić, ma wiele rzeczy do wykonania, do podjęcia wielu decyzji i znowu to się przyczynia do występowania niepotrzebnych zawałów serca, udarów mózgu i po prostu kolejnych zgonów. I szanowni Państwo, biorąc pod uwagę te wszystkie przyczyny, tu pan profesor Gosioł o tym wspominał, dzięki wieloletniej pracy koncepcyjnej, później rozmowom, dyskusjom udało się sformułować koncepcję opieki koordynowanej po zawale serca. I chciałem powiedzieć, że wśród autorów tego koncepcji nawet jest więcej, to są 20 kilka osób jest wymienionych, część z tych osób jest dzisiaj na sali, a w szczególności chciałem podziękować pani prezes Stępińskiej, gdy pani prezes była prezesem aktualnym, to właśnie wtedy prace koncepcyjne się rozpoczęły. Wtedy konsultantem krajowym był pan profesor Opolski. Później tę pierwszą wersję zaczęliśmy promować i również trwały prace koncepcyjne nad modyfikacją tej zapy, gdy prezesem był pan profesor Kalarus. Wreszcie współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i taryfikacji podjęliśmy, gdy prezesem był pan profesor Hoffman. Troszeczkę ta koncepcja ulega modyfikacji, rozszerzeniu, wtedy już konsultantem był profesor Kazimierczak. No i z przyjemnością mogę powiedzieć, że ta koncepcja, ten nowatorski system jest implementowany, wchodzi w życie, gdy prezesem towarzystwa naszego jest pan profesor Ponikowski. Ja myślę, że właśnie na panu profesorze Ponikowskim będziemy w najbliższych miesiącach polegać, tym bardziej, że wiemy o tym, co już się przywijało wielokrotnie dzisiaj, że leczenie zawału serca, dobre leczenie również po zawale serca, to jest forma profilaktyki, prewencji niewydolności serca i myślę, że to znakomita jest część Narodowego Programu Profilaktyki Leczenia Niewydolności Serca. Szanowni Państwo, chcemy, żeby w każdym mieście, w każdym powiecie, jeśli pacjent dozna zawalenia tam, gdzie mieszka, że miał dostęp do takiej samej opieki kardiologicznej w okresie po zawale serca. To legł podstaw tej propozycji. Ona się składa z 4 modułów, krótko mówiąc, rehabilitacja, pewna rewaskularyzacja, elektroterapia i kardiologiczna opieka specjalistyczna. Zaproponowaliśmy chodząc czasami 12 miesięcy, czyli ta opieka ma trwać 12 miesięcy od wypisu. Charakterystyczną cechą jest ocena jakości. To jest znowu zupełnie częściowo na skalę światową, ale w Polsce zupełnie po raz pierwszy to ma miejsce. Ocena jakości opieki medycznej, nie poprzez to, czy jest przybita pieczątka, czy jest wyraźnie nadal wpisana, bo tak to się do tej pory odbywało, szanowni Państwo, tylko poprzez kliniczne wskaźniki, które zostały dobrane na podstawie szerokiego przyrody Piśmictwa Światowego. Oceniamy, że wdrożenie tego systemu może się przełożyć na nie tylko na oszczędności, finansowa, ale również na zmniejszenie ryzyka liczby zgonów zawałów serca, zabiegów do rewaskularyzacji w kolejnych latach. Drugą charakterystyczną cechą jest, szanowni Państwo, marchewka po raz pierwszy w Polsce i to jest jeden z pierwszych na świecie takich koncepcji, wdrożonych w życie. Szpitale i świadczeniodawcy są, można powiedzieć, premiowani za realizację kontraktu. Czyli nie są karani za niezrealizowanie części kontraktu, tylko są premiowani za dobrą, właściwą realizację kontraktu. To w polskim warunkach jest zupełny ewenement. Zobaczmy, jak to będzie funkcjonowało w praktyce.
psychologowie również społecznie podpowiadają, że skuteczniej pracujemy, efektywniej pracujemy, jeśli dostajemy marchewkę, a nie jesteśmy, a nie świadczenie, a jeśli system nie używa kija. No zobaczymy, jak to będzie miało miejsce. Szanowni Państwo, podsumowując, nowatorskimi cechami systemu KOS ZAWA, bo tak NFZ nazwał opiekę pozawałową, to leczenie i koordynacja przez 12 miesięcy, ocena jakości leczenia, premie za kompleksowość, wreszcie premie za zmniejszenie opóźnień w leczeniu. Ja o tym nie mówiłem. Te opóźnienia troszeczkę wynikają z powodów częściowo organizacyjnych. Wydaje się, że jeśli mamy nadzieję, że premie za lepszą organizację spowodują zmianę organizacji opieki nad pacjentami poza serca na poziomie świadczeniodawców, nie na poziomie NFZ-u czy Ministerstwa Zdrowia. I to się przełoży na lepsze leczenie pacjentów i lepsze rokowanie. Rzeczywiście prezes NFZ-u podpisał to rozporządzenie. Opieka pozawałowa weszła w życie od 1 października. Ponad 50 ośrodków w Polsce podpisało, czy podpisuje aneksy do kontraktów. W 50 ośrodkach ta opieka będzie realizowana. Ja przepraszam kolegów z Śląskiego Centrum Chorób Serca i kolegów z Instytutu Kardiologii w Aninie. Wydaje się, że obecnie liderem kardiologii jest szpital w Ochojcu, który już realizuje, i rozmawiałem dzisiaj z panem dyrektorem Witą. Tam już 14 pacjentów weszło do tego systemu. Już w tym systemie jest leczona. Oczywiście był ten nowy efekt tych nowych zmian zaproponowanych przez nas, będą można ocenić za rok, za dwa lata. I chciałem do Państwa zaapelować o pisanie o tej koncepcji leczenia AF, również o ujemnej historii, bo pewnie niektóre z tych zaproponowanych zmian organizacyjnych będą wymagały modyfikacji. To dzięki Państwu to będziemy widzieć, że gdzieś nie chcę wymieniać w miejscowości, ale być może w jakimś mieście, w jakimś powiecie akurat się okaże, że ten system nie działa i trzeba coś zmienić w tym. Proszę o tym pisać, ale również proszę pisać o pozytywach, o tych, że poprawia się opieka nad pacjentami, że zmniejszają się opóźnienia, że zmniejsza się ryzyko zgonu zawału serca u pacjentów pod zawałem serca. I szanowni Państwo, to jest informacja, którą znalazłem dzisiaj rano w internecie. Pan minister w czasie konferencji w NIK-u, w budynku Najwyższej Izby Kontroli, oświadczył, że w onkologii będzie premia za kompleksowe leczenie szpitalnego. Rozumiem, że już po tygodniu Ministerstwo Zdrowia również widzi potencjał, a być może nawet dobre cechy tej kompleksowej opieki poza zawale serca. Ale pan minister mówił, że rzeczywiście wydaje się przesądne, że do koszyczka świadczeń dodany produkt skoordynowana opieka onkologiczna. Bo skoordynowana, kompleksowa opieka poza zawale serca jest świadczeniem gwarantowanym. Szanowni Państwo, że od ponad pół roku jeszcze nie funkcjonowała, ale od ponad pół roku jest świadczeniem gwarantowanym. I to dużo kosztowało, między innymi wiele rozporządzeń musiało być zmienionych i zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby to mogło mieć miejsce. I żeby minister jest świadomy, bo podkreśla, że nie jest to proste do przygotowania, ale to się na pewno zrealizuje. No, trzymam kciuki, żeby również pacjenci po zawale serca byli tak leczeni, jak mam nadzieję będą pacjenci po zawale serca. I już kończąc, KOS zawał to szansa na poprawę jakości leczenia, poprawę dostępności leczenia, skrócenie kolejki dla pacjentów najbardziej potrzebujących, oszczędności w perspektywie średnioterminowej i wydłużenie życia pacjentów po zawale serca. Bardzo dziękuję.